Katowicach odbyła się dziś rekonstrukcja pierwszego posiedzenia Sejmu Śląskiego 10 października 1922 roku, czyli równo 100 lat temu otworzyła go jako marszałek senior Janina Omańkowska. To doskonały przyczynek do opowiedzenia o historii Sejmu Śląskiego, ale także roli kobiet w górnośląskim parlamentaryzmie. Na około 150 posłów było tylko 5 kobiet. Była to Janina Omiańkowska, Elżbieta Korfantowa, Bronisława Szymkowiakówna, Maria Kujawska i Maria Gruchlikowa. Te kobiety chcemy przywrócić pamięci. Przypomniano postaci wszystkich międzywojennych posłanek na Sejm Śląski. Rola kobiet na politycznej scenie w wymiarze historycznym to temat, o którym rzadko wspomina się w szkołach. Dlatego szczególnie cenne było to, że w wydarzeniu uczestniczyli nauczyciele i uczniowie. Przede wszystkim to, na czym mi bardzo zależało, to żeby poznali tą brakującą połowę dziejów, czyli te aspekty kobiece i ich wkład w historię, w rozwój tego regionu. Nie tylko trzeba przypominać historię Sejmu Śląskiego, ale trzeba też przypominać herstorię Sejmu Śląskiego oraz pokazywać, że to tutaj właśnie, a nie w Warszawie, kobieta pierwsza otwierała Sejm. Rekonstrukcja towarzyszyła otwartej właśnie wystawie pod tytułem 60 na 100 – Sąsiadki głosem kobiet o powstaniach śląskich i plebiscycie. Będzie ona dostępna w historycznym gmachu Sejmu Śląskiego do 2 listopada. Wstęp jest bezpłatny.